Kryminatorium. W 1997 roku w Górach Stołowych doszło do zabójstwa pary studentów. Zbrodnia miała miejsce zaledwie kilkanaście metrów od niebieskiego szlaku. Anna i Robert byli miłośnikami gór i fotografii. Nie mieli wrogów. Do dziś nie wiemy, dlaczego ktoś pozbawił ich życia. Jest pewna osoba, która wciąż nie daje za wygraną i pomimo upływu lat próbuje rozwiązać tajemnicę spod narożnika. Nadzieja umiera ostatnio, tak jak to ktoś powiedział. Janusz Bartkiewicz 22 lata temu był szefem grupy śledczej o kryptonimie Narożnik. Dziś jako emerytowany już policjant kontynuuje swoje prywatne śledztwo, o którym opowiedział w Kryminatorium. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się sprawą zbrodni w Górach Stołowych, to na pewno czytaliście o hipotezie związanej z neonazistami. Ten wątek był poruszany w wielu reportażach. Jednak nigdzie nie pojawiło się informacji, w jaki sposób udało się dotrzeć do tej teorii. W jaki sposób policjanci odkryli, że w okolicy miejsca zbrodni od lat organizowane były zjazdy takich ugrupowań. I dlaczego połączono te spotkania ze zbrodnią pod narożnikiem? Wszystko zaczęło się od pewnego reportażu w znanej polskiej stacji telewizyjnej. Tam przedstawiono działania wojskowe organizowane na terenie w pobliżu szczytu Narożnik. Policjanci zainteresowali się tym tematem i spróbowali dotrzeć do autorki materiału, ponieważ wcześniej dochodziły do nich informacje o tajemniczych osobach ubranych w moro, które były widziane w okolicy. Ale to było dosyć późno po tym zabójstwie. Nie wiem, czy więcej jak pół roku się z jakichś tam powodu się wcześniej nie zgłosili. Zresztą tu jest dobrze udokumentowane, bo jest po toku przesłuchania i tam ona tłumaczy, ona i on tłumaczą, dlaczego się nie zgłosili. To będzie opisane będzie. Zgłosiło się to małżeństwo, które opisało taką historię, że oni wracali, jechali gdzieś, nie wiem, z Austrii, jechali przez Czechy i wjechali do domu, czyli musieli przejechać, a chcieli, przejechali tu przez przejście w Kudowie, ale chcieli pojechać jeszcze do Wambierzyc i dlatego pojechali tą ścieżką, mówią tutaj na Błędne, znaczy na ten, na Radków, tam Radków Wambierzyce. I jak już przejechali nie Czerną, tylko Karłów, to mieli problem z samochodem tego rodzaju, że jak się wyłączyło silnik, to później były problemy z włączeniem. Coś tam, nie musiały coś tam ciągnąć, coś, no, że były problemy, czy na pych go brać, żeby zapalił. Bo jechali tym samochodem i wyszło z lasu dwie osoby umundurowane. Jeden miał na ramieniu, później w ręku jakiś karabin, a drugi miał kaburę, ale pistoletu nie wyjmował, ale miał kaburę. No i ci ludzie zatrzymali ich. On oczywiście, ten jej mąż, nie włączył silnika, wytłumaczył im, dlaczego nie gasi, że jak zgaśnie, no to, a to jeszcze było pod górę kawałek, że po prostu nie odpali i tak dalej. Ten, który miał jakieś naszywki niby oficerskie, emblematy na pagonach, no tam z nim rozmawiał, pytał się, co wiozą, no i że otworzyć bagażnik, ten mówi, że nie może, bo musiałby wyłączyć ten silnik, a ten drugi zaczął zresztą wszystko mają na tylnych siedzeniach. Ja nie wiem, czy oni maluchem to nie jechali przypadkowo, że tam później jakieś były te problemy z odpaleniem. Już nie pamiętam, ale to mówię, to wszystko jest tam w tych materiałach. I każdy mówił, że ten drugi tam zaglądał do tego, co oni wiozą i pytali się konkretnie, co oni przewożą. I tam powiedzieli, że nie przewożą nic, bo wracają, że mają ciuchy, tak dalej. No i poszli w las i oni pojechali. Nie ustalono, aby wówczas na tym terenie prowadzone były jakiekolwiek działania wojskowe. Trudno było więc odpowiedzieć na pytanie, skąd byli ci ludzie. W związku z tym, że był to teren, w którym rok wcześniej doszło do zabójstwa, a narzędziem zbrodni była broń palna, zaczęto analizować ten wątek.
Oczywiście mało prawdopodobne, aby sprawca tak głośnej zbrodni wrócił w to samo miejsce i w taki sposób manifestował swoją obecność. Tego raczej nikt nie brał pod uwagę. Jednak relacja kobiety była na tyle nietypowa, że policja podjęła ten trop. Ja nie mówię, że to byli sprawcy, mi chodzi o co innego chodzi. Mi chodzi o to, żeby wytłumaczyć, dlaczego myśmy się tym reportażem zainteresowali, bo ci ludzie tam na tym ognisku byli właśnie takich plamiakach byli. I co ciekawe, ona mówi, że ten gość, co miał karabin w łapie, to miał czerwone włosy. Tu góra, tak zafarbowane. I ja pytałem się, może miał, no mnie w mundurze, czy może się pani pomija, może miał taką czapeczkę. Nie, proszę pana, bo ja właśnie zaskoczona byłam, że on jest w mundurze, a ma takie włosy, a wojsko takich włosów, znaczy sobie nie farbuje na czerwono, nie? Takie jeszcze dziwnie postrzyżone i takie czerwone, nie? I na tym reportażu, tam też te fryzury takie były różne, ale są te plamiaki. Dlatego wyszliśmy z założenia, że jest to ciekawa grupa osób, która tam w tej kudowie się kręci, że mówią o wojnie, o mordowaniu, o zabijaniu. On im opowiada, jak on to zabijał, jakie to jest ciężkie. A być może, trenując tych ludzi innych do tych walk tam w tej Jugosławii byłej, no spróbujcie, jak się zabija. No i w związku z tym chcieliśmy do nich dotrzeć. Najłatwiejszym sposobem na dotarcie do tych osób był bezpośredni kontakt do autora materiału. Tak też zrobili policjanci. Wtedy okazało się, że znaczna część tego materiału była zmyślona, a pokazane w reportażu zdjęcia były tylko inscenizacją. Swoją drogą, mowa tu o znanej stacji, która funkcjonuje do dziś. Mam tylko nadzieję, że obecnie rzetelność dziennikarska w tym medium stoi na wyższym poziomie. Nie będę nawet w książce podawał jej nazwiska, dlatego żeby wstydu jej oszczędzić. Ona mówi, no właśnie, że to właśnie wymyślone. No i mówię, okej, wymyślone, ale niech pani nam poda tych bohaterów, bo pani musiała gdzieś ich znaleźć. No i ona nam podała dwa nazwiska. Okazało się, że ten główny bohater tego reportażu to jest człowiek, który prowadził ośrodek szkolenia, taki survival ekstremalny survival. No i dotarliśmy do niego na rozmowy. On z taką swoją uczestną konkubiną to prowadził. Najpierw byli niezbyt rozmowni, ale pewne argumenty, które, bo nie jechaliśmy w ciemno, najpierw kto to jest, czym się zajmuje, co ma za pozorami, no to trzeba najpierw wszystko sprawdzić. No i mieliśmy pewne argumenty, no jak się gość dowiedział, że może mu zamkniemy ten cały jego ośrodek survivalu ekstremalnego. A tam przede wszystkim chodziło o to, że to był naprawdę ekstremalny, a tam dzieci brały udział. W jakimś tym wcześniejszym, który on, bo oni mieli wcześniej, gdzieś tak trzy obozy były robione wcześniej, nie? No i że to, no i tego haka żeśmy znaleźli, był bardziej rozmowniejszy, porozmawialiśmy sobie z tym panem, ale zanim do tego doszło, to ustaliliśmy wszystkich tych członków tych aktorów tego reportażu. I oczywiście też każdego sprawdziliśmy. Oni mieszkali w różnych miastach Polski. Polski północnej, Polski środkowej. I to chyba było ich sześciu. W związku z tym była taką decyzję podjąłem, że sprawdzamy wszystkich. Więc wniosek o zastosowanie tzw. techniki operacyjnej, która jest opisana w ustawie o policji, więc mogę o niej mówić, tzw. podsłuchy. Bo to nie jest tajemnica, że policja podsłuchy stosuje, tajemnicą jest to w stosunku do kogo to zastosowała, więc ja nie mogę powiedzieć nawet w jakich to było miastach, bo tych miast było chyba 5 czy 6. Złożony został wniosek, prokuratura nam klepnęła, to poszło do
ponieważ to musiało pójść, znaczy zatwierdzić sąd, bo to już sądy zatwierdzały, więc nam sąd wrocławski wyrzucił ten... Nie będę wam zdradzać szczegółów tej akcji. Na ten temat będziecie mogli przeczytać w książce pana Janusza, gdy zostanie już wydana. W skrócie powiem jedynie, że z pewnych przyczyn działania operacyjne skupiające się na inwigilacji tych osób nie powiodły się i w konsekwencji żadnej z tych osób nie udało się połączyć ze zbrodnią z 1997 roku. Ale na podstawie tych nieudanych, bądź co bądź działań, pojawił się zupełnie nowy trop. I cała nasza akcja, no, o kantełka się rozbiła. Bo nic innego nam tutaj nie wyszło. Powiedzmy jakąś tam korzyścią, to było to, że uzyskaliśmy informację o tym, że istnieje taka grupa jeszcze bardziej, że tak powiem, ekstremalna z survivalu. Ona się składała z ludzi, którzy mieszkali na Pomorzu i na Dolnym Śląsku, w Śląsku Opolskim i na Dolnym Śląsku, tutaj konkretnie we Wrocławiu. I że ta grupa charakteryzowała się jedną rzeczą. Oni wszyscy wyznawali właśnie to wszyscy byli nacjonaliści zakochani w nazizmie. Dla nich naziści to idole, to bohaterowie. No, taka była informacja. Ustaliliśmy, że oni się zarejestrowali nazwę, bo ona miała swoją nazwę, ta grupa. Też nie chcę wymieniać, bo ja nawet o tym pisząc nie będę ich wymieniał, no bo to wtedy można ustalić, bo ta grupa do dzisiaj funkcjonuje w internecie, aczkolwiek już pod innym kierownictwem. I co ciekawe, że w momencie jak zacząłem pisać, to z ich strony zniknęła cała historia do 2000 roku. Zaczyna się, mówiłem, że data rejestracji 95, ale ich historia w internecie jest od 2000 roku. No, że wycięli to i tak dalej. Ale nie to chodzi. I jak zaczęliśmy tych ludzi sprawdzać, tam ustaliliśmy nawet personalnie parę osób z tego miasta w Opolskim i z Wrocławia, i tam parę osób z tego Pomorza. Alek przechodzi któregoś dnia rano do tego i mówi: a wy wiecie, co się wydarzyło 10 lat wcześniej przed zabójstwem studentów? Nie. A ja wiem. Ale co? Popełnił samobójstwo Rudolf Hess, idol neonazistów. Rudolf Hess był jednym z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera i jedną z najważniejszych osób w III Rzeszy. Po wojnie zasiadł na ławie oskarżonych w procesie norymberskim. Został skazany za zbrodnie wojenne na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W zakładach karnych spędził resztę swojego życia. W wieku 93 lat popełnił samobójstwo. Powiesił się na przedłużaczu elektrycznym w altance ogrodu więziennego. Zmarł 17 sierpnia 1987 roku w godzinach popołudniowych. Dzień, w którym Anna Kembrowska i Robert Orga zostali zastrzeleni na niebieskim szlaku, był dniem okrągłej 10. rocznicy śmierci Rudolfa Hessa, człowieka, który przez neonazistów uznawany jest za męczennika. A to jest w czasie, kiedy my już obserwujemy obóz neonazistowski w Dusznikach. Na tym właśnie kempingu, gdzie studenci nocowali. Tylko że ten obóz, który myśmy obserwowali, to był rok 2000, czyli jakby 3 lata później. Ale wiemy, że odbył się jeden, co najmniej jeden wcześniej. Najdziwniejsze w tym wszystkim, że trochę odejdę od tematu, to jest to, że to odbywało się publicznie. Ci ludzie, to co myśmy widzieli, a wcześniej to co mieliśmy od świadków z obozu wcześniejszego, że ci neonaziści, oni się nie ukrywali. Oni
to było trzydniowe, oni wieczorami wychodzili na miasto, robili przemarsz przez duszniki z tymi pochodniami, z tymi swoimi flagami, TSI, K i tak dalej, i nic. Okazuje się, że tereny Dusznik Zdroju, czyli miejscowości, z której wyruszyli studenci 17 sierpnia, są mocno związane z ruchem nazistowskim. Początki sięgają jeszcze czasów wojennych. W tej uzdrowiskowej miejscowości znajdowało się wiele ośrodków wypoczynkowych dla żołnierzy Wehrmachtu. Były tutaj także ośrodki szkolenia dla niemieckich żołnierzy. Wielu z nich po zakończeniu wojny wybrało te okolice na swoje miejsce zamieszkania. W tej grupie byli również wysoko postawieni mundurowi, którzy na południu Polski chcieli odciąć się od swojej niechlubnej hitlerowskiej przeszłości. To nie jest takie, że od tu nagle się pojawili neonaziści. Nie. Oni tu są od 1945 roku. To jeszcze są jeszcze inne historie kultywują. Także kwestia neonazistów w pewnym momencie, jak zaczęliśmy to sprawdzać, przerodziła się jakby w inną, bo z niej jakby się wykluła, ale kwestia właśnie tych poszukiwaczy tej broni. A Wehrmacht, jak się cofał, pozostawiał takie skrytki z bronią, z amunicją, z ubraniami, z żywnością dla tych grup, tajnych grup, takich powiedzmy partyzanckich, bo to były grupy partyzanckie, ale przeszkolone niejednokrotnie Wehrwolfu, które tu zostały, które się jakby wtopiły w tą lokalną społeczność, a ich zadanie było po prostu podejmowanie działalności dywersyjnej. W tym czasie policja postanowiła ponownie nagłośnić tę sprawę w mediach. W kultowym już programie 997 Michał Fajbusiewicz opowiedział o zabójstwie w Górach Stołowych. W programie przedstawiono kilka hipotez. Jedną z nich była ta związana z neonazistami. Inscenizacja przedstawiała osoby ubrane w hitlerowskie mundury. Osoby te w lesie obok narożnika kultywowały swojego zmarłego wodza. Według wersji zdarzeń przedstawionej w programie, Anna i Robert mieli robić im potajemnie zdjęcia. Jak to się skończyło, możecie się już domyślić. Gdy media wracają do niewyjaśnionych zbrodni po latach, często przynosi to pozytywne rezultaty. Podobnie było też w tym przypadku. Do policjantów zgłosiła się osoba z ciekawymi i ważnymi informacjami. Po tej emisji tego programu 997 zadzwonił do mnie facet, którego znałem jeszcze z milicji. On starszy ode mnie, facet z milicji, który mieszkał i służył w Ziembicach. Znaczy mieszkał w tym, no, te forty na Srebrnej Górze. Mieszkał w Srebrnej Górze, ale pracował w milicji, jeszcze w milicji w Ziembicach, no i wtedy żeśmy się poznali. No, jak do mnie zadzwonił, to był rok 2001, po tym właśnie programie 997, to już był na emeryturze. Mi mówi, bo byliśmy na ty, mówi, przyjedź, bo ja mam pewne informacje, które mogą cię zainteresować. No i pojechałem i on mi mówi właśnie, że tam na te forty przyjeżdżała taka grupa osób, która zajmowała się właśnie poszukiwaniem tych skrytek z bronią. Oni nie wiedzieli, że on jest emerytem milicyjnym, on był jakby takim administratorem tych fortów tamtych. I na jednym z tych fortów, chyba na tym dążonie, tam są, można wynajmować pokoje. Tam takie jest, taki możliwość jest taka. I że ta grupa, tam była taka grupa, która się właśnie zajmowała tymi skrytkami i szukała broni. Mieli mapy, stare mapy niemieckie. Nie kryli się z nim, bo jakoś przy ogniskach, przy tym, no,
okazało się, że mają wspólne zainteresowania, także jak jakoś tak się oni no, zaufali mu, że mówili właśnie, że te szukają tą broń, w tych skrytkach mapy pokazywali i mówi dwukrotnie widział, jak przewozili takie mówi skrzynie z bronią. Były te pancerfausty, była broń maszynowa długa, była broń krótka, były pistolety. To ładowali i to wywozili. No i później jest taka historia, mówi, że w momencie, kiedy poszła informacja w telewizji o zabójstwie z tych studentów, to oni przepadli. Jednak odwiedzili to miejsce 2 lata później. Wówczas właściciel obiektu przypadkowo usłyszał wieczorną rozmowę tych osób. Jeden z nich zaproponował, aby kolejnego dnia wybrać się na Szczeliniec. Szczyt, który znajduje się po drugiej stronie Karłowa. Zaledwie kilka kilometrów od szczytu Narożnik. Tak, jakby szef tej grupy. Znaczy ja ich mam wszystkich wtedy później pomsalałem personalnie, kto kim jest. Szef tej grupy spojrzał się na niego i mówi, przecież dobrze wiesz, że tam jeszcze się nie możemy pokazać. Niektórzy z was powiedzą teraz pewnie, że mogła być to informacja wyssana z palca. Mężczyzna, który miał usłyszeć te słowa, mógł wymyślić taką bajeczkę. Dlaczego miałby to robić? Powody są różne. Za każdym razem, gdy media informują o niewyjaśnionych zbrodniach, na komisariacie pojawiają się frustraci, którzy za wszelką cenę próbują zaistnieć, nawet kosztem przekazywania fałszywych informacji. Jednak w tym przypadku Janusz Bartkiewicz dotarł także do drugiego świadka tej rozmowy. Tym razem również nie było to przypadkowa osoba, a doświadczony kolega po fachu. Słuchajcie, nie mam podstaw, żeby nie wierzyć dwóm osobom dorosłym, którzy byli milicjantami, którzy mnie znali, którzy wiedzieli, jakie to ma znaczenie, może być znaczenie, załóżmy, dla mnie, jako dla kogoś, kto szuka tych zabójców, więc żeby mi oni bajek nie opowiadali. Więc przyjęliśmy to za pewnik. Mimo wszystko słowa, które usłyszeli milicjanci oraz pozostałe domysły, to wciąż za mało, aby zamknąć śledztwo. W marcu przyszło polecenie z Wrocławia, z Komendy Wojewódzkiej, z pana naczelnika Wydziału Kryminalnego, żeby sprawę zamknąć. No i właśnie na tym, czyli ta sprawa tej ostatniej wersji, która jakby wypłynęła z tej wersji na tych neonazistów, nie została sprawdzona, nie została dokończona. Wszystkie wersje, które zostały przez nas przyjęte, a one wszystkie były przyjęte i opracowane na podstawie pewnych takich konkretnych informacji, czy sugestii, zostały przez nas wykluczone. W momencie, kiedy sprawa została zamknięta w marcu 2003, zostały tylko te dwie niedokończone, wersja tych nazistów, którą zresztą wtedy i dzisiaj nikt nią nie wierzy. W odróżnieniu ode mnie, który jednak uważam, że jest to możliwe, było to możliwe. No i wersja tych ludzi, którzy szukali tych skrytek z bronią, a tamtym terenie mnóstwo było różnych takich jaskiń, które nosiły ślady zamieszkiwania, bytowania, grot różnych takich, którzy tam, różni ludzie tam się kręcili, różni tam bywali. Więc było to też możliwe, że tam gdzieś komuś weszli w paradę, że tak powiem, albo zostali uznani za osoby, które w jakiś sposób być może zagrażają. Ale to są wszystko takie tylko dywagacje, bo wersja nie została skończona, jedna i druga. No, później w latach 2008 czy 2006 sprawą kilka razy zajmowali się koledzy z Wrocławia, z Wydziału Kryminalnego, z tej grupy nazwanej Archiwum X. Podejmowali tam kilka prób rozwiązania, prowadzili konkretne działania, były tam wytypowane konkretne osoby, sprawdzali to wszystko, jednak nie udało się im natrafić na jakiś ślad. Ja to zawsze powtarzam, że myśmy się w sumie sprawą zajmowali 5 lat, nam się nie udało.
Oni się zajmują teraz 13 lat tym, że no oni zajmują się już po dłuższym czasie, no ale być może, że obecne środki techniczne, jakim dysponuje policja, może pozwolą jakieś z zabezpieczonego materiału dowodowego no coś jeszcze wyciągnąć, jakieś coś, co wtedy nie byliśmy w stanie, załóżmy, wykorzystać, znaczy w ogóle odkryć, załóżmy, jakieś mikroślady, jakieś tego typu historie, bo te dowody zostały zabezpieczone i one w dalszym ciągu są w dyspozycji prokuratury w magazynie, czy sądu w magazynie tych dowodów rzeczowych. Szansa na rozwiązanie tej sprawy jest niewielka. Nawet jeżeli udałoby się dotrzeć do świadka tamtych wydarzeń, to czy taka osoba mogłaby cokolwiek teraz na ten temat pamiętać? Minęły przecież 22 lata, a pamięć ludzka jest niezwykle ulotna i potrafi płatać figle. Najlepszym przykładem, jak świadek może zafałszować swoje zeznania, jestem ja sam. Jak zacząłem pisać tą książkę, to najpierw się opierałem na własnej pamięci i na tych różnych moich zapiskach, które tam gdzieś się uchowały. Jak dostałem te akta i te akta przeczytałem, to tą pierwszą wersję wyrzuciłem. Bo bzdury napisałem. Pisałem rzeczy, które mi się wydawały, że one wyglądały tak, a czytam akta, że wyglądały zupełnie inaczej. Nie? Ta projekcja tej pamięci, ona jest zaśmiecona wszelkimi różnymi informacjami, które gdzieś tam w jakiś sposób dotyczące tego zdarzenia do mnie trafiały. I to, co ja usłyszałem po 10 latach, że ktoś opowiadał, czy po 5 latach, to mi się to później poukładało tak, znaczy po mojemu mózgowi, że to właśnie było, tak było, nie? Także jeżeli świadek jest słuchany po jakimś czasie, a zwłaszcza w takich sprawach, najważniejsze są świadkowie, którzy są przesłuchani w ciągu tygodnia od zdarzenia. Bo oni wtedy mówią to, co widzieli, to, co słyszeli. Im dłużej od zdarzenia, tym ta pamięć jest zaśmiecona różnymi sprawami. A to w telewizji coś usłyszeli, a to im ktoś opowiedział, znajomy tam jakąś plotkę opowiedział i to się wszystko nakłada, nie? Także tutaj było takie powiedzenie stare, i ono się sprawdza, że sprawca jest zawsze w pierwszym tomie akt. Czy w przypadku sprawy zabójstwa pod narożnikiem również tak jest? Czy dokumenty sprzed 22 lat kryją w sobie nazwisko zabójcy? Już teraz mogę wam zdradzić, że to będzie tematem kolejnego odcinka. Serię z gór stołowych zakończymy naprawdę mocnym uderzeniem. Janusz Bartkiewicz na podstawie swojego wieloletniego dziennikarskiego już śledztwa i policyjnego nosa wytypował sprawców tej zbrodni. Według niego hipoteza, o której opowiemy za tydzień, jest tą najbardziej prawdopodobną. Co ciekawe, ta teoria nie ma związku z neonazistami. To koncepcja, która jak dotąd nie pojawiła się w mediach. Jednak jeżeli ustalenia emerytowanego policjanta są prawidłowe, to może dojść do prawdziwego przełomu w tej sprawie. Tym bardziej, że okoliczności zbrodni i wnioski, do których udało się dojść lata temu, pokrywają się z życiem i zwyczajami wytypowanych przez Bartkiewicza osób. Więcej na ten temat za tydzień, w poniedziałek na Kryminatorium.